Paweł Stępień, z którym miałeś okazję sparować, ma zaboksować 11 marca z Kalumem Smithem, z którym też miałeś okazję sparować. Ten jak się odłapił ostatnio, mówił, że dominowałeś na tych sparingach. Nie wiem, jak ty to widziałeś, ale to z tego, co znam trenera Fedora Łapina, to raczej jest taki dosyć oszczędny w pochwałach. A tutaj mówił, że to były dobre dla ciebie sparingi. Jak ty widzisz tę walkę? Nie będę pytał, kto wygra, kto jest faworytem, tylko co musi zrobić Paweł Stępień, żeby zmaksymalizować swoje szanse na zwycięstwo? Nie, no powiem tak, ten sparing był szczerze tak bardzo dawno, tak w 2018 chyba roku i to już z tamtego czasu już dużo się zmieniło moim zdaniem w boksie, a Kaluma Smitha też, tak, on został mistrzem świata, absolutnym mistrzem świata, tak, stoczył parę naprawdę dobrych walk, gdzie się pokazał i rozwinął się w tym wszystkim. No, co mogę powiedzieć, no tutaj naprawdę Pawłowi trzeba będzie jakoś tak wyeliminować tą prawą rękę Kaluma, bo naprawdę jest mocny, nawet na przykład czuć to przez takie właśnie 16-uncowe rękawice. I no, ja nie mogę nic doradzać, on ma trenera, ma sztab wokół siebie, ale myślę, że dobrze dla niego, że on podjął taką walkę, takie wyzwanie, bo widzisz, Michał, u nas to wiek tak leci, na przykład ja przyjechałem do Polski, miałem tam 21 lat, teraz już 11 stycznia 27, czas ten tak szybko leci, że ty nie nadążasz, ty sobie myślisz, wiesz, że o, to jeszcze jakaś walka, natomiast ja już właśnie jak przyleciałem do Stanów, to od razu mnie te właśnie różowe okulary zleciały, wiesz, że ja zrozumiałem, że nie, to czasu nie ma. Czasu naprawdę nie ma i jakaś walka, cieszę się, że mówię o sobie, tak, że tutaj stoczyłem. Natomiast to samo życzę Pawłowi. Jest jego czas, teraz jest taka walka. Na tle takiego zawodnika jak Kalum Smith można pokazać się bardzo dobrze, tak. Paweł ma też dobre tutaj, jest utalentowanym pięściarzem, więc ma sztab, ma ludzi wokół siebie. Trzeba po prostu zacisnąć zęby, tak, być zmotywowanym i zrobić wszystko, co on może z siebie wyciągnąć, tak. I dalej już będzie zależało, tak, jak on siebie pokaże, no to będą jeszcze możliwości i większe walki, także życzę mu jak najlepiej, tylko to mogę powiedzieć. Czyli prawa ręka Kaluma Smitha to jest taki jeden główny jego atut? No ja myślę, że taki, no naprawdę to taki atut, który wiesz, na przykład w boksie Pawła, tak, gdzie on jest czujny i też nieprzewidywalny, czasami akurat to jest dobry atut Pawła, który on może wykorzystać w tej walce i no, robić swój styl, tym bardziej moim zdaniem Paweł też jest takim zawodnikiem, który na tle trochę mocniej, na tle mocniejszych rywali może pokazać się dobrze. Pamiętam, jak z nim rozmawiałem, on opowiadał, że toczył walkę z jakimś Kolumbijczykiem czy Kubańczykiem w Polsce, jakaś taka walka była, gdzie naprawdę był niewygodny tamten przeciwnik, ale on go pokonał, tak? Pokonał i w efektownym stylu, ponieważ też, no nie oszukujmy się, my potrzebujemy tych bodźców, tej motywacji, jak na przykład rywal groźniejszy, rywal niebezpieczny i wiesz, jak ci wszyscy klepią po plecach przed walką, mówią, że ta, załatwisz go w pierwszej rundzie, tam wygrasz w ogóle bez szans, no to wiesz, to ciebie demotywuje, to nie motywuje, tak, bo ty już jakby nazbierałeś plecak, wiesz, dobrych słów od ludzi przed walką, taki kredyt szczęścia, wiesz, a trzeba jeszcze roboty zrobić wieczorem tam, czy na przykład tam, wiesz, na walce. A tutaj akurat jest motywacja, że gdzie wszyscy mówią, będzie ciężko, czy tam, wiesz, no jakieś tam w ogóle tam mówią, że zabiją, czy coś. I to ciebie motywują, tak? Dawajcie, spróbujmy. No i wiesz, no, moje zdanie takie. I obserwując Pawła, no to prawdopodobnie jest tak samo, tak się zachowuje, no.